różnica między czyśćcem i piekłem. Jak mówi katechizm, to końcowe oczyszczenie, którym jest czyściec, jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych. Chociaż dusze w czyśćcu i w piekle nie widzą Boga, to jednak cierpienie wywołane przez ten fakt jest różne. W duszach w czyśćcu Płonie ogień tęsknoty za spotkaniem się z Bogiem, z Bogiem, którego dusze te kochają. Potępionych zaś dręczy ogień nienawiści, dlatego nie chcą się spotkać z Bogiem, bo nienawidzą, nie chcą z nim przebywać, nie chcą wypełniać jego woli. Dusze w czyśćcu płoną miłością ubolewającą z powodu popełnionych grzechów, z powodu swoich egoistycznych przywiązań w potępionych natomiast nie ma skruchy nie ma żalu za popełnione grzechy nie ma ubolewania z powodu ogarniającego ich zła w celu przedstawienia cierpienia w czyśćcu i w piekle często używa się określenia ogień ten ogień jednak w jednym i w drugim wypadku oznacza coś zupełnie innego Ogień w czyśćcu jest rozpalony przez łaskę i przez miłość. Natomiast ogień piekielny podsycany jest przez nienawiść i przez pychę. Jeden ogień oczyszcza, a drugi nie. Ogień miłości, który płonie w duszach w czyśćcu, oczyszcza. Płomień nienawiści w piekle nie oczyszcza potępionych. Ogień piekielny nie oczyszcza, bo nie rozpaliła go miłość, nie wywołała go łaska, lecz nienawiść, pycha, zazdrość. Ogień piekła to nieugaszona nienawiść, która wywołuje cierpienie, ale nie oczyszcza. Dręczącym wiecznym ogniem piekła jest szatańska pycha potępionych, ich pragnienie wielkości. Górowania nad innymi, nad wszystkim i nad wszystkimi, również nad Bogiem. Taki dręczący ogień pychy nigdy nie może nikogo oczyścić. Zadaje tylko cierpienie, ale nie doskonali. Ogień czyśćca, który doskonali, to ogień miłości pokornej, która ubolewa nad wszystkimi swoimi słabościami, grzechami, a przede wszystkim... Nad jakimikolwiek przejawami pychy ogień czyśćca stopniowo słabnie w miarę jak dusza się oczyszcza aż zgaśnie zupełnie kiedy to oczyszczenie się dopełni i kiedy dusza rzuci się w ramiona nieskończonej miłości bożej w miarę oczyszczania się miłości bóg staje się dla duszy w czyśćcu coraz bliższy. Stopniowo ogarniająca duszę obecność Boga, jego nieskończona miłość umniejsza cierpienie tęsknoty, aż zamieni ją w pełnię szczęścia spotkania z ukochanym Bogiem, kiedy dusza na zawsze zjednoczy się z nim. Cierpienie potępionych natomiast nie maleje nigdy. Potępionych ogarnia rozpacz że ich cierpienie nigdy się nie zmniejszy. Wielką pociechą dla dusz w czyśćcu jest pewność zbawienia, pewność, że ich dotkliwe cierpienie kiedyś się skończy. Takiej nadziei nie ma w piekle. Potępieni żyją w rozpaczy, bo wiedzą, że ich cierpienie będzie trwało zawsze. Wiedzą że będą żyli w wybranym dobrowolnie przez siebie stanie przez całą wieczność, na zawsze. Ogień piekielny jest wieczny, gdyż podsyca go wieczna nienawiść, wieczna zazdrość, wieczna pycha.